Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Bridget Barton chce zostać magiem. Bardzo was proszę, żebyście nie pisali mi dużo spoilerów, ponieważ tak jak ja wspominałam, ja nie grałam w Abracadabra, więc wszystko dla mnie tutaj jest nowe. Ja podejrzewam, że osoby tutaj mnie oglądające mają bardzo rozegraną Abracadabrę, bo to był dosyć popularny dodatek i przede wszystkim ostatni dodatek do The Sims. Z góry dziękuję za niepisanie mi spoilerów, ponieważ nie chcę sobie psuć rozgrywki. Mówiliście mi właśnie tak a propos spoilerów, jeden do stałam, że jak zakupię sobie krzesło, które jest muchomorem, to, że jak moja synka będzie na nim siedzieć, to będą te muchomory rosnąć. Coś takiego kojarzę, że ktoś mi coś takiego mówił. Tylko ja nie wiem, co to za krzesło jest. Ale coś takiego mi przekazano. To jest strasznie fajne, to by do ogrodu pasowało nam. No to też jest fajne krzesło. Strasznie lubię te meble. No to chyba chodzi o to w innych. I tutaj mamy krzesło pieczarkowo-muchomorowe olśniewające projekt twórczego umysłu doktora Grzegorza R. Zyba. To krzesło stało się tematem gorącej debaty wśród jego fanów. Jedna strona otrzymuje, że nie jest to właściwe krzesło, tylko taboret, podczas gdy inni twierdzą zdecydowanie, że jest to krzesło. Pomimo różnic wszyscy zgadzają się co do jednego. Jest to coś, co musi mieć każdy, kto lubi siedzieć. Może coś w tym jest. Możemy sobie zostawić. O ile to chodzi o to. Oj, też te krzesła takie. Do kina. Zobaczymy. Nic złego wprawdzie nam się z tego powodu chyba nie zrobi. Ale tak. Nasza Vanessa, jak zawsze głodna i biedna. Oj, cały czas myślę nad tym, żeby te drugie zwierzę jej tutaj dać. I poprosimy ją, żeby może polowała na mysz. Trochę wam powiem, że średnio mi się podoba wizja tego, że tutaj będzie nam coś rosło wysokiego, tak samo jak to. No ale skoro już tu jest, to nie będę tego przesadzać, bo ja się boję, że jak to przesadzę, to wtedy przestanie rosnąć, będzie jakiś błąd. I właściwie rzecz biorąc, jak już nie będzie rosło, no to będzie przerąbane trochę, nie? Bo pewnie to coś ciekawego jest. Idziemy przejrzeć zaklęcia. Co, jakie minusy? Przyglądnijmy się temu, co teraz będziemy musieli odkryć. On cały czas chce się bawić z tym smokiem. Ja sobie drugiego smoka ogarnę, bo może ten się nudzi tutaj sam. Co mamy z kolejnych rzeczy, które musimy odkryć? Czyli musimy mieć przede wszystkim... czekajcie, wygnanie już mamy. Tak, odkryliśmy to wygnanie? O shit, ja myślałam, że my teraz to robimy, a wygnanie już jest odkryte. A bo to ja robiłam nie po kolei. A tu mamy pszczeli wosk, piasek czasu i pióro Pegaza. Czy my mamy pióro Pegaza? Bo piasek czasu wiem, że mamy. Pióro Pegaza, piasek czasu i pszczeli wosk. Jeszcze raz sprawdzę, bo ja mam pamięć tak krótkotrwałą, że sekunda już nie pamiętam. A nie chcę się pomylić, bo jak się pomylę, to stracę właśnie... Zaklęcia. Klon pracownik. Udało ci się odkryć nowe zaklęcie. Szczegółowy opis znajdziesz w swojej rodzinnej księdze czarów. To idziemy. Chociaż wiem, że pewnie w trybie kupowania jakoś tak... Coś kiedyś odkryłam, że można to inaczej sprawdzić. Opis zaklęcia. Nie chcesz pracować, chcesz tylko bawić się przez cały dzień, ale co by było, gdyby dało się pracować oraz bawić się przez cały dzień? A gdyby można było uniknąć monotonnego głosu twojego szefa siedząc przez cały dzień w domu, gdy cała praca i tak zostanie wykonana? No cóż, dla niektórych ludzi rozwiązaniem jest praca zdalna, ale dla bardziej magicznie nastawionych simów przygotowaliśmy klon pracownik. Możesz wysłać sam siebie do pracy, pozostając w domu, ale chwileczkę, który z was jest tobą? To jest dobre. To akurat bardzo dobre zaklęcie. Będziemy je testować na bank. Odłożę sobie je... Może nie tu. Gdzie kurde mogę je odłożyć? Muszę je odłożyć tu. Wszystkie inne. Będziemy to testować w momencie, kiedy trzeba będzie pójść do pracy. A my pójdziemy do Vanessy. No nic, Vanessa. Bawimy się nie w uścisk, ale może... Pogłasiamy cię. A ja spróbuję kolejne smocze jajo ogarnąć.
Idziemy. Ogarniemy kolejne smocze jajo. Trzeba będzie oczywiście chyba zarobić pieniądze najpierw na to, ale czego się nie robi dla magii, więc pewnie nie będziecie tego widzieć, tylko ja to wezmę i po prostu utnę, że tak powiem. Przynajmniej nie będziecie się nudzić, bo pewnie moja cimka będzie cały czas robić jakieś magiczne sztuczki, albo tam ewentualnie może wdawać się w te pojedynki magów, ale ja te pojedynki magów pokazywałam wam już tyle razy, że to naprawdę jest bez sensu, żebym to robiła kolejny raz. Moja simka troszkę już pozarabiała hajsów, więc bardzo z tego powodu się cieszę. 243 magimony, dlatego możemy iść je rozpieprzyć. Wydać pieniądze. Kup. Gryzaczek smocze gniazdo. Tak właśnie, chcę smocze gniazdo. Spróbujemy wyhodować jakiegoś innego smoka, który nie będzie czerwonym smokiem. Ponadto możemy kupić jeszcze raz ten gryzaczek, bo on został spalony. Smocze gniazdo, smocze smakołyki, smocze łzy i smocze łuski bardzo mi się przydadzą, bo pewnie będą potrzebne do jakiegoś kolejnego naszego eksperymentu. A tu kupimy sobie, nie wiem czy mi starczy magimonów, nie chcę mi się tego teraz przeliczać. Podropuchy, muchomory i pszczelego wosku nie potrzebujemy, ślina, lamy, magiczne fasolki też nie potrzebujemy. Poza tym, co mi się wydaje, to magiczne fasolki akurat w moim wyposażeniu się znajdowały. Podropuchy niby też, rzęsy czarodzieja, muchomory w sumie też mamy. To nie, to muchomorów nie będziemy kupować, ale nie mam, Jezu, nie mam tej fasolki. Magiczne fasolki. Tak myślałam, że mama, akurat okazało się, że jednak nie, że jednak to nie to. Moja simka oczywiście już pada, bo dla simów spędzenie tutaj trochę czasu jest no dosyć wymagające. To mnie tak trochę denerwuje, że ten humor im ciągle spada. Dlatego też cheatuję w tym sensie, że jakby simce każe, jak to się mówi, się zresetować w swoich potrzebach, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą bym chciała kupić, ale tutaj jej niestety nie widzę. Wiecie, w tych sklepach, w których można dostać... O Jezu, nie to. O Jezu, nie ma tego tutaj. No to takie postery z czarodziejami, bardzo chciałam sobie je mieć u siebie, ale widzę, że to trochę będzie chyba jednak niewykonalne, chociaż jak damy w inne miejsce, ona nie powinna zemdleć na parceli publicznej, z tego co pamiętam. Ta energia jej niby spada, ale na jeden się jej jakby przywraca, potem znowu spada. Jezus Maria, ty jej rękę całujesz? Także... Zobaczymy, może się uda. Chodź jeszcze po te magiczne rzeczy, bo one mogą się nam przydać. A, jeszcze, skoro tu jesteśmy, to może wymieniaj się. Z nim też możemy się wymieniać, zobaczymy. Już nie pamiętam, co on nam miał nam dawać. Dla tego gumowego kurczaka. Ona zaraz nam naprawdę padnie. Nie mamy pszczelego wosku. Dobra. Jednak nie będziemy chyba nigdzie indziej iść. Po prostu wrócimy sobie do domu, żebym ja ją troszkę ogarnęła, czyli zresetowała. I wrócimy sobie tutaj z powrotem. Ale jak wyprodukuję pszczeli wosk. Bo staram się zbierać sobie... mamy naszego smoka małego. Będę musiała o niego dbać. Staram się zbierać sobie jakieś rzeczy właśnie magiczne, żebym potem na odcinkach niby z wami tak nie musiała się męczyć, żebyśmy po prostu żywawo i sprawnie robili kołyska i odtwarzaj muzykę. Robimy ten pszczeli wosk. Czemu nie już zbierać? Czyli wosk, zbieraj. I będzie kolejny czerwony, to go odeślę. Miód. I dodaj do wyposażenia pszczeli wosk. I tu sobie skorzystasz. I śmigamy z powrotem. Będziemy się za czosnki wymieniać. Chociaż z drugiej... Nie, dobra, śmigamy. Na razie po prostu
Wróćmy sobie. Gdzie byśmy się wybrali? Okej, dobra, dwa czosnki może być. A apteka Sztot, pamiętam, że się wymieniał za gumowego kurczaka. Natomiast tutaj mamy to, o co mi chodziło, czyli te magiczne portrety. Możemy sobie tutaj dać na razie szukaj, ponieważ muszę przeczytać, kto jest kim. Agnes, Sztywniak, Sebastian. Bardziej mi się wydaje, że Agnes Elizabeth bym kupiła. Ale to jest tylko wampirzyca. Nie ma aptekarza Toda. No nic, no to będziemy tutaj z nią rozmawiać. Może coś ciekawego nam da. Czytać mi się tego nie chce, natomiast on nam nie pasuje do wnętrza. Patrzę sobie na te miniaturki, wiecie? Ta lub ten by nam pasował. Ten jest taki czerwony. No to Agnes jakoś tak najbardziej. August Sztywniak. Elizabeth. Dziękuję urodzie Agnes, ale cieniem na tej urodzie kładła się jej szaleństwo, które zaczęło się, gdy miała 12 lat. Twierdzi, że nawiedzają ją duchy i jabłonki. Gdy osiągnęła wiek 40, Agnes porozumiewała się wyłącznie za pomocą gestykulacji i dłońmi i wrzasków. Niektórzy powiadają, że te głośne krzyki można do dziś usłyszeć, przechadzając się po pokojach jej starego domu. Dobra, to kupimy Agnes. O, wiesz, przyglądam się pewnego czasu tej arenie pojedynkowej, ale większość ludzi nie chce zmierzyć się z żadnym z magicznych sprzedawców, bo boją się, że oszukujemy. Może ty wyzwiesz mnie na pojedynek. Okej. Pojedynek, wampirzyca Vika. Przynajmniej coś innego niż te chmury dziadowskie, nienawidzę ich. Mówiłam wam miliony razy o tym, że wszystko tylko nie te chmury. To idziemy. Niestety, albo i też stety, pojedynek z wampirzycą przed nami. O, na lodowo, to ja nie pamiętam, co było na lodowe. Czarna śnieżyca, niebieskie tornado, czerwona fa, może niebieskie tornado? Czy tam niebiańskie, nie wiem. Tornado. To zróbmy... Na pewno nie czarną śnieżycę, bo tornado pokonuje śnieżycę. Żółta siarka to jest ogień, raczej czerwona fala. Bym strzelała. Czarna śnieżyca to jest żółta siarka? To będzie żółta siarka. Czarna śnieżyca. Nie wiem, to jest jakiś piorunek. A coś wybrała? Nie żartujcie. Ale w sumie dobrze, że się samo wybrało. Przynajmniej... O, nas James! James Barton. Czy jeszcze nie Barton? Ale mam nadzieję, że Barton kiedyś. Czarnej śnieżycy użyjemy. O Jezu, zmiażdżyłam ją, kochani. To mi się udało. Może padałoby się z nim zapoznać. A póki co nie mogę. Znakomicie dzięki mistrzowskiemu opanowaniu magicznych gestów i doskonałej kontroli nad żywiołami stajesz się jednym z największych czarodziejów w historii. Tak świetnego zwycięstwa nie można przepisywać, bla bla bla. Może się z nim zapoznamy. Ej, James, uściśnięcie dłoni. Może będziesz naszym przyszłym mężem, więc wiesz. Już nie wiem, czy to będzie na odcinkach, no ale przynajmniej ja sobie już potencjalnego kandydata robię, bo ja teraz non-stop gram w tę jedynkę. Wiecie co, ale nagrywam tak odcinek po odcinku, tak żeby w sumie potem się już nie martwić. Ewentualnie, kiedy nie będę miała zwyczajnie nic do wrzucenia, to będę sobie mogła wrzucić tę jedynkę tak dodatkowo. Możesz porozmawiać z nim o zainteresowaniach, a potem idziemy porozmawiać z wampirzycą.
O, oni nawet dosyć mają wspólne tematy, nie wiem, czy zauważyliście. Nie jest jakimś wrednym typem jak Mortimer. Ćwir. Zawsze się składa. Które też pamiętam, że mieliśmy chyba w dosyć dużym nadmiarze, a ja bym bardziej prosiła o... Wiecie co? Bo ja się ciągle tutaj z nimi bawię, ponieważ konfetti klauna jest mi bardzo potrzebne. Wiem, że jeszcze do jednego z zaklęć będę potrzebowała, więc jeszcze ją pomęczymy. Może już nie będą obłoki. O, szare muchomory są takie nudne, gdy jakiegoś dotknę, staje się czerwony, gdy ty któregoś dotkniesz, stanie się niebieski. Przekonajmy się, komu uda się dotknąć więcej muchomorów, dobrze? Jeśli wygrasz, dam ci rzadki składnik. Może być. I teraz trzeba sobie taktykę, słuchajcie, ogarnąć. Przede wszystkim, żeby to wszystko było blisko siebie. Ona musi podejść, ta się teleportuje. Tych muchomorów widzę jest niewiele. Chcemy to ogarnąć. Rozumiem tak. Dotknij, dotknij, dotknij. Ona się niestety, albo i też stety, teleportuje. A nie, nie teleportuje się, ta idzie, tamta się teleportowała. Możesz dotknąć. I tego dotknąć. Która będzie pierwsza, bo pewnie idą do tego samego. Potem dotknij tego. Jezu, ta idzie tam gdzieś? Okej, to ja się cieszę. To dotkniesz i to dotkniesz. A, to już wygraliśmy. Prosta sprawa. Nie widzę w sumie. Ona ma chyba jednego czerwonego. To jest dobrze, że przynajmniej jest to tyle łatwiej. Choć powiem wam, że z tą elficką jest gorzej. Ponieważ ona się teleportuje. Myślałam, że ta wampirzyca też będzie. Aha, tu był jeszcze jeden. Już nie widzę więcej. Jest! Konfetti klauna! Dziwna sprawa, nie mam pojęcia. Tak, czy się jak gra zapisana, naszą sinkę resetuje. Aha, okej, okay, już jest. Dobrze, no piękny, prawda? Tu będzie? Nie, może tu powinien być. A nie, nad pieskiem niech będzie. Piękny jest, może jeszcze jakiś ogarnę. Oglądaj. I idziemy poczytać, jakie zaklęcie możemy jeszcze zrobić, ale może najpierw zatrzymamy muzykę i będziemy kołysać naszego zwierzaczka, bo mówiłam, że postaram się mu więcej... Jak to ci się nie podoba? Świetna jest! Zajebiste. Nieznane zaklęcie, czterolistna koniczyna, magiczna fasola oraz złota nić. Nie kojarzę, żebyśmy mieli złotą nić. Widzicie, dwa razy się konfetti klauna pokazuje, lodowe szkło mamy. Nie, trzy razy nawet te konfetti klauna. Uuu, to będzie gorzej. No, w każdym razie czterolistna koniczyna na szczęście już została przez nas zebrana. No i próbujemy teraz tę złotą nić stworzyć. Więc żeby stworzyć złotą nić, musimy się udać tutaj i ją skręcić. No to dodajemy magiczną fasolę, złotą nić
i czterolistną koniczynę. Zaczyna rosnąć. Ta się zatrzymała. Właściwie dzisiaj, jak moja Simka będzie musiała iść do pracy, to... Doskonały ogród. A, jaki czad. Ale będzie szła do pracy, to zastosujemy sobie to zaklęcie. Rzuć zaklęcie klon pracownik. A na którą ty masz do pracy? Na 9, z tego co pamiętam. Tak, na 9. Doskonały ogród. To wypróbowane i przetestowane zaklęcie pomoże stworzyć ogrodowy raj. Przywraca życie i blask wszystkim roślinom dodatków w twoim domu. Aha, wszystkim, o Jezus Maria, wszystkim roślinnych dodatków w twoim domu. Gdyby wszyscy używali tego zaklęcia, ogrodnicy staliby się zbędni, ale lepiej im tego nie mówić. Następna rzecz, którą możemy też zrobić od razu, to jest pszczeli wosk, magiczna fasola oraz lodowe szkło. To dodamy. Magiczna fasola, lodowe szkło i pszczeli wosk musimy zrobić. O nie! Zniknął! O nie! No ale cóż. Wszystko mi jarał, no to co ja poradzę? Może tamten nie będzie mi jarać, będzie lepszy. Zobaczymy. Bo jakby nie jarał i nie żarł mi tych żonkili, to mógłby sobie żyć tu spokojnie. Ja mam za dużo żonkili. Czemu nie zbierasz? Dodaj do wyposażenia pszczeli wosk. O! Jest! Ten złoty powstał! Ale super! A niestety, fioletowy najlepszy. Ten ponoć też jara wszystko. Ty. Pszczeli wosk dodaj. I idziemy robić nasze zaklęcia. Chociaż nie wiem, czy sobie zostawimy. Czemu ta muzyka ciągle gra? Jakieś takie tęczowe. Tym razem. Aż nie zdążę nawet tego odebrać. Zmieniacz nastroju. Gdzież pierdzielić? Gdzież pierdzielić żonkile? To się pożegnamy. Doskonały ogród. No nie. No nie. Co się stało? O co chodzi? Czemu on mnie atakuje i czemu ona miała wściekłą minę? Czekajcie tak, najpierw... To ja te żonkile sobie wrócę. What the fuck z tym krasnalem? Za co? Co się drzesz? Rzuć zaklęcie, popraw wszystkim humor. Też nie wyjdzie? Nie, dobrze jest. Patrz, jak szaleje. Ale nie wiem, na co patrzeć. Czy na tego, czy na tego?
To może jeszcze raz rzucimy ten doskonały ogród, bo chyba coś nie pykło. Nawet bardzo nie pykło. Ja się tak nie bawię. Ja jestem zbyt bardzo przywiązana do moich rzeczy. Ten mi żre żonkile, ten mi niszczy żonkile. Nie wiem, co z tymi żonkilami jest. Ale ewidentnie coś jest. Ten doskonały ogród to chyba trochę podpucha. Bo ogród wcale nie wygląda na doskonały. Akurat zmieniacz nastroju mi się podoba. Może zostać. Tego ogrodu raczej już nie wykorzystam. No super! Zarąbiście. Rzucimy zaklęcie klon pracownika. On jest jakiś nienormalny, ale można go wyłączyć. To ja go wyłączę. Jesteśmy sklonowani. Podwójna Bridget. Dziękujemy, Alfred. Ktoś się dzisiaj zgłosi. Dzięki, Alfred. Idź ty. Spierdzielaj. No. Hej, hej, hej! Bo ja go skasuję zaraz. Pokrzyp? Kurde. Nie, ja go kasuję. Dziad nie będzie mnie denerwował. Idź do pracy? A co z nią? Ona powinna iść do pracy. No właśnie. Idź do pracy, Bridget. No nic, musimy sobie dosadzić kwiatki. Coś żonkili mi brakuje. Nie wiem, czy to zwierzę mi zeżarło. Kwiaty dosadzone, kochani. I kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki z tej magicznej serii, ale zbliżamy się już do końca, więc no też bierzcie to pod uwagę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i oczywiście standardowo życzę Wam miłego dnia. Odwiedźcie Instagram, Facebooka i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!